Napisy na murach to ponoć ostatnia plaga, która zawitała na ulicę miasta. Takiego zdania są radni, którzy na ostatniej sesji Rady Miejskiej we Wschowie postanowili zgłosić protest wobec wulgarnego napisu, który mieścił się na byłym budynku kina Hel. Napis został zamazany, ale problem ponoć pozostaje. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Wschowy, czy zauważają wysyp wulgarnych napisów, ale nie tylko takich napisów. Za mną znajduje się mural, artystyczne dzieło kibiców jednego z klubów żużlowych, który pokazuje, że napisy mogą mieć również inny charakter. Na murach ostatnio pojawiają się napisy, często wulgarne, pisane przez prawdopodobnie dzieciaków. Zauważyła pani taki wysyp w ostatnim czasie? No ja raczej nie. Tymi ulicami, co ja chodzę, no to raczej tak nie widzę. Może gdzieś na poboczu, czy tam gdzieś na tym, to może tam gdzieś widać, bo tak to ja tutaj... Tymi ulicami, co ja chodzę, to raczej tak nie widzę, żeby było tak dużo. Tak. Od zawsze? Od zawsze, jak pamiętam. Mhm. Przeszkadzają? Przeszkadzają, bo z tym się nic nie robi kompletnie. Nic nie robi. Dzieciaki sobie po prostu tam siedzą, nie dość, że bałaganią, to jeszcze piszą i tak jakby to było normalne, jakby to musiało być. Zauważyłam i uważam, że jest to dość spory problem panujący tutaj. Przeszkadzają te napisy? Mi osobiście tak, ponieważ zaburzają moje wrażenia estetyczne. Pojawiają się też takie napisy, które ponoć przeszkadzają mieszkańcom. Zauważył pan takie napisy? Nie wiem jakie. Wulgarne najczęściej. Przyznam ci szczerze, że jeżeli jeden, może zauważyłem, jeden, ale sam nie wiem do końca, czy rzeczywiście zauważyłem. Tak, zauważałam często, jak się przechodzi, to widać na murach właśnie brzydkie wyrazy, napisy różne, malowidła różne. No, nie sprzyja temu nic dobrego, bo to ochydnie wygląda, tylko niszczy tam Wschowę. Nie zauważyłem napisów. Nawet teraz nie widzę. Trudno tego nie zauważyć. Jest to pewnie bolączka nie tylko Wschowy, a innych miast również. Pisane... Ręcznie? Tak. Ręczne napisy na murach. Wulgarne lub niewulgarne. Nie rzuciło się pani w oczy. A uważa pani, że napisy na murach, nie wiem, upiększają miasto, czy raczej sprawiają, że miasto staje się brzydsze? No, myślę, że nie upiększają. Pani zdaniem lepiej takie osoby łapać, czy też udostępnić miejsce, gdzie mogłyby sobie dać upust swoim emocjom? Myślę, że to wszystko ma swoje miejsce, ale nie akurat mury. Dobrze byłoby być może, że tak powiem, udostępnić takie miejsce, taki mur, w którym by mogli wyładować swoje emocje ci wszyscy pseudoartyści, a z drugiej strony uważam, że powinny się pod tym względem uaktywnić służby do tego powołane, więc Straż Miejska i Policja. A co pani zdaniem można zrobić? Zamalować? Nie wiem, łapać tych chłopaków? Łapać, bo to zamalowanie nic nie da, bo oni po prostu będą... To muszą być jakieś takie konsekwencje, a nie tylko zamalowanie i po prostu pogłaskanie po głowie. Po prostu łapanie mi się wydaje i takie skuteczne dosyć. Pokrywaniem kosztów włącznie czyszczenia i... No jak już mają malować, to wyszczególnić im jedno jakieś takie miejsce, jak już chcą malować, to niech malują w jednym miejscu, a nie po wszystkich po prostu mieszkaniach, wszystkich murach, żeby coś było namalowane i jeszcze brzydkie napisy były napisane. Wydaje mi się, że stworzenie jakiejś przestrzeni, tak, która pozwoli na to, żeby młodzi ludzie wyżyli się w jakiś sposób artystycznie. Kiedyś taka przestrzeń, nie wiem czy legalna, czy nielegalna, była na garażach na ulicy Wolsztyńskiej. Pojawiały się tam różnego rodzaju graffiti. Niektóre rzeczywiście prezentowały całkiem niezłe walory artystyczne. A murale? Jaka jest pana opinia? Powinny się pojawiać na mieście? Jeżeli to trąca trochę sztuką chociaż tam, to tak. Wiem, że ten, w stronę jak się jedzie Lginia, to na murach jest tam taki wielki napis Unia Leszno bodajże, to tylko ten napis. A widział pan ten napis? Tak, widziałem. I podoba się panu? Tak, no jest, no, podoba mi się, taki artystyczny.